babciowe. 50% kobiet, które zostały mamami po urlopie macierzyńskim, nie wraca do pracy. Dlatego proponujemy 1500 zł miesięcznie, tak zwanego babciowego. Dzięki temu mamy będą mogły zorganizować opiekę nad dzieckiem. Te pieniądze będą mogły przeznaczyć na żłobek lub dla babci czy dziadka, którzy opiekować będą się wnukiem czy wnuczką. Czy to rozdawnictwo? Nie. Po pierwsze, z tytułu zatrudnienia te kobiety będą odprowadzać składki wyższe niż 1500 zł. Po drugie, to motywacja do szybszego powrotu kobiet na rynek pracy. Po trzecie, to wyższa emerytura w przyszłości. Po czwarte, babciowe zasypie lukę demograficzną i brak rąk do pracy. Babciowe w tym właśnie pomoże.